Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jonasz Osmenda po tej stronie, a ja nagrywam ten materiał, żeby odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania, bądź pytania, które są ciekawe, które wymagają wyjaśnienia bądź odpowiedzi. Gax napisał, czy będzie interakcja z NPC-ami, żeby z nimi gadać, brać questy i tym podobne. Natomiast Sebo Gotlik dodał od siebie, że skoro jest przenoszone to wszystko na nowy silnik, to pewnie wszystkie questy i dialogi trzeba będzie implementować ręcznie, więc sporo roboty. Więc zamysł jest taki, żeby w zasadzie wszystko przenieść tak, jak powinno być. Ewentualnie z kilkuprocentową mniej więcej modyfikacją. Więc tak, będzie sporo roboty, bo każdy tekst trzeba będzie zrobić Ctrl-C, Ctrl-V i w przyszłości pewnie jeszcze zrobić tłumaczenie, a tekstów w grach RPG jest, wiecie, no mnóstwo, tony tego jest. Więc wszystko w zasadzie przenoszę od zera. Wszystko wycinam, wklejam, wprawiam w ruch, także wszystko jest krok po kroku ręcznie robione. Michał napisał, żebym pomyślał o tym, bo fabularnie Fallout był grany 1000 razy i to on mi tu proponuje, żeby zrobić inną historię, ale opartą na tym silniku. Powiem wam, że pierwszym kamieniem milowym będzie zrobienie całych mechanik tej gry, czyli system zdobywania levelu, system walki, system rozwoju postaci, system VAT, ten system namierzania, system handlu. Także jeżeli zrobię cały szkielet, który będzie miał solidne fundamenty, to w zasadzie wtedy będzie można pomyśleć, czy idziemy w tą stronę, czy idziemy w tą stronę. Mnie generalnie Fallout 2 zainspirował do tego, żeby to zrobić. Artif zapytał o NPC. Czy są planowane jakieś nowe i customowe splity? W chwili obecnej mam tyle splitów do wykorzystania z oryginalnej gry, że na razie nie staram się wymyślać koła na nowo. Nic nowego nie chcę wprowadzać. Bo ja wiem po sobie, że jak widziałem gry podobne do Fallouta, to ja zawsze je porównywałem. Więc ja nie chcę, ja celowo wycinam te takie izometryczne splity, bo ja nie chcę dodawać nic nowego. Nawet bym nie umiał tego narysować. Tutaj dwie osoby zapytały mnie, jaki to jest silnik. Czy to jest mod do Fallouta 2? Czy jakiś inny silnik? A może Unity? Jest to Construct 3. Jest to silnik do tworzenia gier w JavaScriptie, jest to silnik klikowy, możemy grać tym na pulpicie, na Linuxie, na Macintoshu, na Androidzie też, jeżeli projekt będzie na to pozwalał, na ekran dotykowy. No i oczywiście będę mógł to udostępnić na stronie www, żeby się wyświetlała webowo. Robert mówi, żebym pomyślał o sterowaniu pod gamepad, jest to też możliwe. Ten silnik daje taką możliwość, podpiąć wszystkie przyciski, akcje pod gamepad. To byłoby fajne, mi się wydaje. Alcap pyta, kiedy będzie można zagrać choć w demo? Takim deadline'em, który sobie wyznaczam, jest 15 grudnia. Wiecie dlaczego? Zgadniecie? Podpowiem wam, że ktoś ma wtedy urodziny. Liquidazot pyta mnie, czy chciałbym się dogadać z kolesiem, który robi Fallout Bakersfield. Powiem wam, że widziałem ten teaser. Wygląda to super. Normalnie po prostu facet się postarał i wygląda to świetnie. Natomiast ja nie wiem, czy to jest gra i widzę tutaj takie dwie opcje. Jeżeli to jest tylko teaser, jeżeli to jest tylko sekwencja animacji, która tak składa się, że wygląda to jakby była gra, bo to da się przecież zrobić, żeby licznik się obrócił, żeby strzał wypalił. Jeżeli to nie jest gra, jeżeli to jest taka pokazówka, no to w zasadzie moglibyśmy się zgadać. On by się cieszył, że gra powstaje, ja bym się cieszył, że mam super grafiki. Natomiast jeżeli to jest gra, to raczej nie wiem, czy nie jestem pewien, czy by chciał się dzielić czymś. No, on ma swoją grę, ja mam swoją grę i działamy sobie obydwoje. On robi pierwszą część bodajże, ja robię drugą. No i idźmy razem w tym kierunku. Niech ludzie się cieszą, że są nowe takie remake'i, mody, odsłony nowe. Piotrek pyta, czy myślę o szerszej współpracy. No, w chwili obecnej pracuję z jednym człowiekiem, który zaczął pomagać mi okrajać grafiki i robi z nich tekstury oraz z jednym człowiekiem, który robi korektę do tłumaczeń. W zasadzie jest ich dwóch, ponieważ jeden jest z Rosji, drugi jest... Nie chcę zgadywać, nie pytałem go. Robert i Marek mówi, mają wątpliwości natury licencji, pozwolenia na to. Generalnie to wygląda tak, moja elementarna wiedza na temat praw autorskich i zastrzeżonych znaków towarowych mówi mi, że jako twórca niezależny robiący projekt niekomercyjny jak najbardziej może robić sobie w zaciszu domowym takie rzeczy. A mianowicie próbować odtworzyć sobie jakąś mechanikę, spróbować zrobić coś na podobieństwo,
Tak samo jak zrobili Fallout Sonora albo Olympus, też zrobili na silniku Fallout 2 i to jest w sieci, można ściągnąć. Także ja robię to z tego tytułu, że chcę się uczyć tego wszystkiego. A to, że wy chcecie w to zagrać w końcu, chcecie, żeby wyszło demo i w przyszłości, żeby wyszła pełna wersja, to jest skutek uboczny tego. I ta wersja, którą ja zrobię, będzie dostępna za darmo. Za darmochę dla każdego. Bethesda odezwała się do mnie, dała mi dwie odpowiedzi, jedną widzicie teraz na ekranie, a drugą mam na mailu. I teraz tak, przechodzimy do części, o którą kilka razy powtórzył się komentarz. Jest dostępny Patronite, podaję linka, będzie on również w opisie. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie na YouTubie, muszę mieć przynajmniej 1000 subskrybentów. Teraz możecie już wspierać projekt, wybierzcie sobie jaki tam chcecie próg i możemy działać wspólnie.